Моровецкий премьер тоже говорит. Ale to jest też szansa na rozwój całej Polski, ponieważ dzięki wzmocnieniu mocy przeładunkowych, dzięki mocom portowym, które tutaj się pojawią, skorzysta na tym cała Polska. Handel, handel międzynarodowy, międzynarodowy targul, rozwój porta. W taki sposób napędza się właśnie wzrost gospodarczy przez eksport, przez import, przez produkcję, eksport, targulę, ekonomika, rozwój ekonomiki. Tworzona dzięki temu, że dokonujemy tutaj przekopu Mierzei Wiślanej. Przekop. To Perikop. Wspaniały symbol skuteczności. Tego, że można zrobić, tego, że jesteśmy w stanie przełamać niemożliwe. Autobus opять pokazuje. To już kartynka z zapisy poszła. Naszych zapowiedzi. Ale też jesteśmy w szczególnym czasie. W szczególnym czasie, kiedy świat szuka ścieżek odbudowy wzrostu gospodarczego po koronawirusie. I wszystkie obszary świata, Stany Zjednoczone, Chiny, Europa, stawiają na inwestycje. Powiedzmy to bardzo dobitnie, że właśnie poprzez wielkie plany inwestycyjne, tak jak pan prezydent powiedział przed chwilą, wychodzono z wielkich kryzysów. Plan Marshalla, New Deal Roosevelta, a nawet ostatnio plan Junckera, to też przecież miała być i była ścieżka wyjścia po poprzednim kryzysie. I dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski, który tutaj chcemy z całą mocą zaanonsować, ogłosić. Planu inwestycyjnego składającego się na bardzo wiele naszych projektów. Planu, którego trzonem będzie Fundusz Inwestycji Publicznych. Fundusz Inwestycji Publicznych co najmniej w wysokości 30 miliardów złotych. Do tego planu dokładamy wiele kolejnych elementów odbudowy. To właśnie te tarcze, które chronią miejsca pracy. Tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, z której codziennie 2 miliardy złotych trafiają do firm na ratowanie miejsc pracy. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się z panem prezydentem działać tak szybko, bo wiedzieliśmy, że raz utracone miejsca pracy, tak jak